dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę zamiany nieruchomości, w wyniku czego gmina Zakliczyn nabyła własność wieży zamku w Melsztynie wraz z całym terenem zamku, ponad hektar 16 aru. To historyczna chwila dla gminy Zakliczyn. Udało się sfinalizować ten proces tutaj dzięki wsparciu pana wicewojewody Ryszarda Pagacza, pana ministra Włodzimierza Bernackiego, ale również regionalnego dyrektora Lasów Państwowych pana Pawła Szczygła i Nadleśnictwa Brzesko i Nadleśnictwa Gromnik. To wielka historyczna sprawa. Dzisiaj można powiedzieć, że ta zamiana, nabycie własności przez gminę Zakliczyn wieży zamku w Melsztynie wraz z otaczającym terenem pozwala nam korzystać ze środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, z pewnością właśnie działania związane z ochroną zabytków, z ochroną dziedzictwa kulturowego, z dziedzictwa narodowego będą tutaj możliwe do pozyskania przez gminę Zakliczyn i bardzo się cieszę właśnie, że będziemy mogli kolejne środki pozyskiwać, kolejne elementy tej wieży zamku w Melsztynie, jak również całego zamku realizować, bo oczywiście wieża w zamku w Melsztynie to jest tylko jeden z elementów całości zamku. Mury otaczające zamek są w bardzo złym stanie technicznym. Będziemy się starali właśnie je zabezpieczać, tak aby właśnie pokazać je tutaj wszystkim zwiedzającym, podnieść je około 1,5 metra nad ziemię, zabezpieczyć tak, aby właśnie mogły służyć kolejnym pokoleniom, były takim świadectwem właśnie tej historycznej właśnie tutaj informacji o właśnie, że ziemia zakliczyńska, że właśnie Melsztyn, że tutaj ziemia tarnowska była taką kolebką kultury, kolebką historii i świadczy właśnie o tym fakt, że tutaj na zamku w Melsztynie właśnie rezydowały wielkie rody możnowładcze, tak jak Leliwici, Landskorońscy, Tarłowie, kolejne rody właśnie, które tutaj nabywały tą nieruchomość i tutaj rezydowały, podnosiły, budowały tutaj kolejne elementy tego zamku. Tak my dzisiaj właśnie będziemy mogli dbać o to dziedzictwo narodowe, dziedzictwo historyczne tutaj właśnie w Melsztynie. Przetarg został ogłoszony już na 5. etap odbudowy wieży zamku w Melsztynie. Kwota 740 tysięcy, która trafiła do budżetu gminy Zakliczyn, zostanie właśnie wydatkowana. W ramach tego zadania zostaną odbudowane dwie kolejne kondygnacje wieży zamku w Melsztynie do poziomu ponad 18 metrów. I to będzie już ten element, który przygotuje nas do kolejnego etapu związanego właśnie z wykonaniem dachu nad wieżą zamku w Melsztynie. W moim przekonaniu właśnie wykonanie dachu jest koniecznością, dlatego że właśnie te ruiny zostaną zabezpieczone przede wszystkim od deszczu, od warunków atmosferycznych i będzie na pewno to z korzyścią dla tej budowli. Oczywiście dach będzie nawiązywał właśnie do tych tradycyjnych dachów, które tutaj występowały na terenie Małopolski, średniowiecznej Małopolski, tak aby właśnie nawiązywać właśnie do tej tradycji i wyglądu tych zamków.